Siemano ludziska, tak jest, nastał ten moment, kiedy możemy zagrać FIFA 18 wersję demonstracyjną, czyli zalążek tego, co czekać nas będzie w najbliższych miesiącach w FIFA 18. No i co? Na początek przetestujemy sobie szybki mecz. Mamy tutaj sporo drużyn do wyboru, przy czym nie ma wszystkich pewnie waszych ulubionych także tu brakuje, no ale te czołowe ekipy znajdują się w grze zarówno z Europy, jak i poza Europy. Mamy więc Atletico Madryt, Chelsea, Londyn, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Real Madryt, United, City czy Juventus, bądź LA Galaxy. To między innymi zespoły, którymi możecie zagrać. Za moment przełączymy sobie także, właściwie wam pokażę, że mecz będzie rozgrywany na poziomie klasy światowej, bo na nowicjuszu automatycznie gra mi się załączyła, nie wiem jak wam. I naprawdę, no, grało się banalnie prosto. Zatem zobaczymy, jak mi pójdzie na klasie światowej. Wydaje mi się, że mogą być tutaj problemy, tym bardziej, że no, trzeba wyczuć na początku grę, to jak odbierać piłkę, jak ją podawać, jak tworzyć sobie sytuacje strzeleckie. No ale miejmy nadzieję, że to nam się uda. No i kim zagramy? To jest ciekawe pytanie, bo jest tutaj do wyboru Bayern, jest także City i może City wybierzemy. Jakoś fanem tego zespołu nie jestem, ale na dobry początek wybierzemy może Derby. Derby Manchesteru, United kontra City. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądać otoczka Barclays Premier League. Dodatkowo, no, ciekawym smaczkiem byłoby na pewno rozegranie meczu Real Atletico. Dlaczego? No bo tutaj została wykupiona licencja na Ligę Hiszpańską i ta oprawa Ligi Hiszpańskiej jest naprawdę niesamowita. Włączcie sobie taki mecz pomiędzy dwoma hiszpańskimi zespołami, a sami będziecie mogli się przekonać o tym, jak zawodnicy, jak prezentowani są, gdy jest przedstawiana wyjściowa jedenastka. No, niczym z telewizji. No ale dobra, przejdźmy do zarządzania zespołu, bo tutaj pojawiły się nowe opcje, czyli szybkie zmiany taktyczne, które wydaje mi się, że będą miały duży wpływ na rozgrywkę, bo nie będzie trzeba wykorzystywać pauzy, aby szybką zmianę przeprowadzić. Wiadomo, że pauzujemy, kiedy chcemy zmienić wytyczne czy też formacje. I kogo możemy zmienić? Yaya Touré i Gundogan. Myślę, że ci dwaj zawodnicy się za moment zamienią, ale najpierw Gundogana musimy dać do podstawowej jedenastki. On zastąpi Fernando. No i teraz klikamy RT, tak jest w przypadku moich ustawień, i zaznaczamy Gundogana. I kiedy taka opcja pojawi się automatycznej szybkiej zmiany, no to będziemy mogli z niej skorzystać w meczu. Tak patrzę jeszcze na głęboką ławkę rezerwowych, tam nikogo ciekawego nie ma. Zatem będziemy mogli rozpocząć pierwsze spotkanie. Mam nadzieję, że pójdzie mi w miarę okej. I tutaj żadnego blamażu mieć nie będę. I czekam na wasze opinie, jak podoba wam się demo FIFA 17, czy jesteście z tego zadowoleni, czy też nie, bo pewnie zdania mogą być podzielone. Czy jeżeli nie przejdę samouczka, to nie będę mógł zacząć grać? A, można. Dobra, no to skupmy się już na tym, jak przedstawiają się emocje, kibice, a komentarz może sobie darujemy, bo angielski no niezbyt nas interesuje. Okej, okay, kibice już zaczęli śpiewać, Stadio Santiago Bernabeu. No i na tym stadionie rozgrywamy właśnie mecze w wersji demo. No, kibiców słychać, jest ich na pewno bardziej słychać i widać, niż to miało miejsce w poprzednich wersjach gry. Kibice mają tutaj robić ciekawą otoczkę w meczu, chociaż moim zdaniem, no, jeszcze to nie jest takie optymalne, jakie mogłoby być. Kibice fakt faktem są zdecydowanie poprawieni, ale nie na tyle, by można było się tym tak aż mocno cieszyć. Który z napastników będzie lepszy, Aguero czy Lukaku? O tym przekonamy się za moment, a tymczasem poznajmy wyjściową jedenastkę. Tu też fajnie się to prezentuje, no niczym właśnie z kanału telewizyjnego, gdzie oglądacie mecz, transmisję na żywo, i właśnie w taki sposób prezentowane są jedenastki. Naprawdę świetna sprawa, to mi się bardzo podoba, bo no, wizualnie gra na pewno poszła do przodu. Nasza jedenastka zaprezentowana, zaprezentowany także Jose Mourinho. Wydaje mi się, że
Pep Guardiola będzie w trakcie meczu także uwidoczniony. No i poznajmy skład rywali, tutaj bez większych niespodzianek, tak mi się wydaje. Środek pola naprawdę solidny, no i Lukaku, Rashford, Mkhitaryan w ataku. No, kto okaże się lepszy, za moment się przekonamy. Skupienie przedmeczowe to David De Gea podjął tutaj rękawice i to dosłownie, by coś powiedzieć przed meczem mobilizującego, motywującego kolegom. Benoit Taylor. Nie wiem, czy to Francuz, czy Anglik, nie zaczaiłem, ale... Okej, mniejsza z tym. Lukaku podchodzi do piłki i zaczynamy oficjalnie pierwszy mecz na tym kanale z FIFA 18. Wersja demo póki co, no ale będzie także full opcja. Tak mi się wydaje, że no, nie mógłbym sobie odpuścić tego tytułu. Okej, pierwsze podania za nami. Kevin De Bruyne, no tutaj mógł zachować się lepiej właściwie. To ja mogłem zdecydowanie lepiej podać, no ale zobaczmy, czy uda nam się jeszcze tę piłkę odzyskać. Tak jest, no. Ważną rzeczą, którą odkryłem, grając wcześniej kilka spotkań, to to, że klepka będzie miała tutaj duże znaczenie. Wydaje mi się, że gra z pierwszej piłki potrafi doprowadzić do tego, że rywal się pogubi. Jak zawsze najgorzej mi idzie z grą w defensywie, no ale tak jest zawsze w każdej FIFA na początku gry. Trzeba po prostu wszystko wyczuć, żeby to w miarę wyglądało. No ale dobra, sprawdźmy, jak nam pójdzie na samym początku, żeby przede wszystkim zachować czyste konto. Gdyby to mi się udało, to byłbym naprawdę mega zadowolony. Teraz bardzo dobre podanie do Kun Aguero. Kun Aguero! Chybił. W 100% sytuacji chybiłem. Fakt faktem, mogłem tam lepiej uderzyć. Dobra, może chwilę przestanę gadać, a skupię się bardziej na tym, żeby jakąś ciekawą akcję skonstruować, bo jak na razie, no to tutaj mamy klepankę i to może się dla nas źle skończyć. No nie mówcie, że to jest rzut karny. Wydaje mi się, że tam wszystko było zgodnie z przepisami. Zobaczymy zaraz powtórkę, ale jeżeli jest to jakiś fail już w wersji demo, to nie będę z tego zadowolony. No nie, no ewidentnie. Gdzie jest piłka w ogóle? Piłka tam była, no dobra. Jest i Pep Guardiola, o którym mówiłem. No i mamy rzut karny. Rzut karny, który będę musiał obronić. Lukaku kontra Ederson. Kto okaże się lepszy w tym starciu? Lukaku. No i przegrywam. Po bramce nie z akcji, a raczej po indywidualnym błędzie. No niekoniecznie musiałem ten ślizg wykonywać. Jeszcze muszę opanować walkę bark w bark, bo nie wiemy tutaj do końca, jak tą piłkę w dosyć prosty sposób, bo bez użycia ślizgu odzyskiwać. Teraz świetne zagranie do Yaya Touré. Yaya Touré wyhaczył tam partnera, ale... No, wybita piłka przez zawodników United. No i znowu odebrana piłka w kluczowym momencie. Koniec pierwszej połowy. No niezbyt dobrze ułożyła się dla nas ta część meczu. Z tego względu, że nie mamy żadnego oddanego celnego strzału. United miał taki jeden. Nie wiem, czy karny był traktowany w ten sposób. Chyba nie. No i przejdźmy teraz do drugiej części meczu. Zrobimy sobie jeszcze jedną małą zmianę. W miejsce Sterlinga pojawi się inny zawodnik. No i zaczynamy. Świetne zagranie do Kun Aguero, jest w polu karnym i to powinien być rzut karny, ale tym razem sędzia się na to nie zdecydował. Przypadek? Nie sądzę. Po prostu jej chce już mi pokazać na początku, kto będzie rządził w tej edycji. Świetny teraz Silva. Silva zbliża się do pola karnego, jest tam Silva, tyle że Dawid. No ale z tej akcji nic dobrego nie wyniknęło i teraz mamy możliwość przeprowadzenia szybkiej zmiany i tak też uczynimy. Ilkay Gündoğan w miejsce Yaya Touré. Zmiana także w United, Herrera, a w jego miejsce Fellaini. I gol i jeszcze raz gol strzelcem bramki, nie kto inny jak Vincent Kompany. Och, wydawało mi się, że już będzie po ptokach, tak mówiąc kolokwialnie, ale świetne tutaj zgranie główką do Kompanego, a ten, no,
Miał sporo szczęścia, bo bliski obrony tego strzału był Dawid De Gea, ale piłka odbiła się tylko od jego stopy i na nasze szczęście wylądowała w bramce 1-1. Kapitan daje nam prowadzenie, remis i sygnał swoim kolegom z drużyny, że tutaj walczymy do końca o 3 punkty. No, można tak powiedzieć, że to jest mecz ligowy, a więc 3 punkty. Wow, poklepał teraz United. Kolejna zmiana w United, ale do końca jeszcze sporo czasu. Ale to zrąbałem. Widać, że nie jestem zawodowcem. No ale teraz jest bardzo dobra szansa, świetne podanie od Dawida Silwy w kierunku Kun Agüero. Agüero jest w polu karnym, ale Argentyńczyk zawalił na całej linii. No powinien był zdecydowanie lepiej zachować się w takiej dobrej, dogodnej sytuacji w końcówce tego meczu. No i po 90 minutach gry mamy remis 1-1. Nie pocieszeni jedni ani drudzy, ale będziemy mieli dogrywkę, a po niej być może rzuty karne, gdyby tutaj nie doszło do czego. Do rozwiązania wyniku. No, zdecydowanie poprawiliśmy swoje statystyki. Najlepsze ma także United. Ale mamy klasyczną dogrywkę. Tutaj wszystko jeszcze może się zdarzyć. Świetne teraz odegranie Kun Agüero w kierunku Silwy. Silva jest w polu karnym. Jest tam jego partner, ale teraz nie wiem, co gra odwaliła, bo miało być dośrodkowanie do kolegi z drużyny. No a gra stwierdziła, że nie, że jednak będzie strzał, także spoko. Ajajajajaj. Tak niewiele zabrakło. No to jest to, o czym mówię, klepka, klepka, komputer robi to naprawdę wyśmienicie. No i gol! Jak widzicie, gol z niczego. Ja na początku nawet nie wiedziałem, gdzie jest piłka. Takie tam było zamieszanie i tłok. Tutaj zobaczcie, żaden z moich zawodników nie potrafił podejść do zawodnika z piłką. To jest po prostu komiczne. No i przegrywamy, zapewne przegramy ten mecz. No cóż, miało być inaczej, nie wyszło. Życie. Zmienimy Sané, w jego miejsce Gabriel Jesus. No innej zmiany tutaj wprowadzać już nie będę. Ostatnie minuty tej dogrywki, tego meczu jeszcze przed nami. Fatalne podanie. Dobra, mamy szansę jeszcze na remis. Dawid Silva górą. Bruno Silva górą. Dawid De Gea. Jeszcze jedna szansa. Jest Sergio Agüero. Agüero. Boże, co on robi? Dobra, to był chyba błąd, że wybrałem City. Teraz Fellaini pokazuje nam piękną grę na czas. Łatwo da się przepchnąć Agüero. W ogóle nie wiem dlaczego, ale obrońca okazał się być szybszy od Argentyńczyka, bo w prosty sposób go dogonił. Przegrywamy, przegrywamy, z tym trzeba się pogodzić. Statystyki wyrównane, no oprócz posiadania piłki, także nie było tak źle. No, żal mi tego faktu, że dwie setki zmarnowałem. No może to nie jest jeszcze po prostu wyczucie tej gry. Gdybym może odpowiednio się zastawił, odpowiednio wcześniej uderzył, to mógłbym tutaj mówić o remisie, ewentualnie zwycięstwie. No niestety tak się nie stało. No ale moje wrażenia na temat FIFA 18 są pozytywne, jak na razie. Póki co, no nie rozegrałem tych meczy zbyt wiele, bo może 3. Ale jestem na tak. Jeżeli będzie dużo mniej błędów niż w FIFA 17 i gra będzie wyglądać płynniej, bo na razie tak jest, no to to jestem jak najbardziej na tak. A jakie są wasze opinie? Napiszcie o tym w komentarzu poniżej. Zasubskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka z FIFA 18 demo czy też pełnej wersji. No i co? Łapki w górę, mile widziane. A my słyszymy się kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!